Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym przeglądzie rynków. Dziś plansza Q&A. Skąd taka plansza? Pod wczorajszym filmem było bardzo dużo komentarzy. Dziękuję wszystkim za te komentarze. Niestety, czy niestety, większość komentarzy była o tym, że zmiany się Wam nie podobają. Ale o tym jeszcze powiem później. Bardzo fajnie i podoba mi się to, że jest jakaś kulturalna rozmowa, nie ma jakiegoś wyzywania się, jak nawet komuś się coś nie podoba, albo masz z czym problem, to potrafi to powiedzieć w sposób kulturalny i to jest spokój. Nie trzeba nikogo banować, nie wiem, kasować jakichś komentarzy i to jest super. Dziś będzie trochę o psychologii, aż sobie musiałem przygotować karteczkę, bo trochę tych komentarzy było, a chciałem szybko w jednym miejscu odpowiedzieć na wiele pytań. Spodziewałem się, że więcej kontrowersji będzie odnośnie wprowadzenia linków afiliacyjnych, ale największe zainteresowanie wzbudziło intro. Dobra, ale zacznijmy od linków afiliacyjnych. Nie mam problemów z linkami afiliacyjnymi, nigdy nie miałem. Wczoraj wytłumaczyłem, dlaczego tych linków nie wprowadzałem od początku. No niestety jest taki problem, że jeżeli już polecasz coś, jakiś dany produkt, no to w pewnym sensie bierzesz za to jakąś odpowiedzialność. No i niestety polecając w przeszłości różnym znajomym niektóre giełdy, no te giełdy niestety padły i ci ludzie zamiast zarobić potracili pieniądze. No tutaj na to jest rada taka jedna. Trzeba dywersyfikować swoje oszczędności. No i niestety taka branża kryptowalutowa czy inwestycja, no to jest bardzo trudna branża i tutaj no w większości finansistów, bankierów chce jak najwięcej wycisnąć z szarych użytkowników, więc tutaj trzeba się bronić rękami i nogami. Sam, jak już mówiłem w poprzednim filmie, handlowałem na kilkunastu giełdach, których już nie ma, padły. Na wielu z nich sam straciłem aktywa, jakie tam posiadałem. Ale jestem na plusie. No tylko dlatego, że może akurat pierwsza giełda polska, która była dawno, dawno temu, nauczyła mnie i to, co się stało z tą giełdą, nauczyła mnie, że takie przysłowie angielskie czy amerykańskie, żeby nie wsadzać wszystkich jajek do jednego koszyka, nauczyła mnie tego właśnie, żeby dywersyfikować jak najbardziej, patrzeć każdemu na ręce, weryfikować wszystko. No, niestety ta branża tak wygląda i wiele osób rzuca gdzieś linki afiliacyjne, a w ogóle nie mówiąc o ryzyku. No, ryzyko jest tu gigantyczne i ja staram się o nim bardzo często mówić. Stąd też większość mój kanał uważa za mega pesymistyczny, bo więcej mówię o tym ryzyku niż potencjalnym zysku. No ale to jest jak gdyby nieodzowne. Jest ryzyko i jest duży zysk. Duży zysk, ale duże ryzyko. Nie ma idealnej giełdy, nie ma idealnego brokera. Oczywiście możecie pisać swoje komentarze na temat czy brokerów, czy giełd, które są w moim podpisie, do których są linki afiliacyjne. To, że wprowadziłem też te linki, jest związane z tym, że no tutaj, żeby pokazywać pewne rzeczy, no niestety muszę. No nie będę jakoś zamazywał albo ściemniał, że to jest ten broker albo inny. Tak jak już zacząłem jakiś czas temu pokazywać wykres WIG20 od brokera Zembanku. Teraz jest broker XTB. Zdaję sobie sprawę, że tutaj mogą być różne, czy to krytyczne, czy pozytywne uwagi pod różnymi brokerami. No niestety nie ma złotego środka. Sam gram u wielu różnych brokerów. Stosuję różnych do różnych celów, tak samo z giełdami. Każdy musi jak gdyby indywidualnie dopasować się. Ja jedynie mogę tylko powiedzieć, co mi się podoba w danym brokerze, co mi się nie podoba albo na danej giełdzie, albo do czego wykorzystuję. I tyle. Każdy może, jak mówię, w komentarzu pisać swoje opinie i jakieś swoje doświadczenia. No ważne, żeby to było w sposób kulturalny i żeby nie trzeba było
takich komentarzy gdzieś usuwać. I tutaj nie ma jakiegoś super złotego środka, żeby dogodzić, że polecę jakiegoś brokera albo jakąś giełdę i to będzie i pasuje to wszystkim. No nie, no tutaj jest tyle uwarunkowań, zależy od kapitału, od umiejętności, co chcemy robić, na czym grać. Akurat XTB jest takim brokerem, który wydaje mi się jest bardzo fajnym na początek, żeby sobie zacząć. Jest prostym, platforma XStation jest prosta w obsłudze. Nie wiem, jedna rzecz. Nie wiem, czy mówiłem na początku, jak zaczynacie, to zaczynajcie zawsze od konta demo, żeby w ogóle się zaznajomić z daną platformą. To jest podstawowa sprawa. A jeszcze jedna, i to jest najważniejsza rzecz, z którą wiele osób ma problem i jakby nie potrafi tego przeskoczyć. Zaczynajcie od najmniejszych, minimalnych stawek. Na XTB mamy mikroloty. No i to jest właśnie też konflikt z różnymi innymi, na przykład brokerami, bo tam może nie być mikrolotów, ale może być coś innego. To są mikroloty, co pozwala nam naprawdę grać małymi stawkami i nie trzeba wpłacać jakichś gigantycznych pieniędzy, żeby poczuć, jak to wszystko funkcjonuje. Jak zagramy na jednego mikrolota, to czasami są zmiany kilka złotych, strata lub zysku. No tutaj jeżeli byśmy sobie zakładali na przykład jakichś zagranicznych brokerów, zależy też jakichś, no opcji jest dużo, no, można mieć większe spready, mniejsze spready, można mieć opłaty, nie mieć opłat. No niestety, czy niestety, jest tak związane, że im gramy większym kapitałem, tym wtedy możemy sobie powybierać inne uwarunkowania, które będą nam bardziej pasowały. Możemy sobie znaleźć brokera, który będzie miał mniejszy spread, a na przykład będą opłaty, ale te opłaty znowu są związane z tym, że są jakieś minimalne. Jeżeli gramy małym kapitałem, to te minimalne opłaty nam zjadą cały potencjalny zysk. No naprawdę opcji jest tutaj sporo. Tam dzięki za komentarz jednego użytkownika, który też się wypowiedział odnośnie brokerów. Ja to wszystko rozumiem, jak najbardziej zdaję sobie z tego sprawę, tylko tak jak mówię, no nie ma tutaj złotego środka i nie da się tego tak wszystko ładnie pogodzić. Jak będziecie grali małymi stawkami, to jest podstawa. Jeżeli zaczniecie grać małymi stawkami, jeżeli nie będziecie zarabiać na małych stawkach, to na pewno nie zarobicie na dużych stawkach. No i to jest jakby taki warunek, który jak gdzieś ktoś zaczyna, no to ma małą szansę, żeby przegrać duże pieniądze. Chyba że jest bardzo chciwy, no ale to na chciwość niestety nie ma rady. Z brokerem XTB jest też to dobre, to jest tu oddział w Polsce, płacenie podatków jest banalnie proste, bo dostajecie PIT-a, PIT-8C i po prostu składacie. Tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Jeżeli chodzi jeszcze o linki afiliacyjne, linki afiliacyjne działają w ten sposób, też nie wszyscy może sobie zdają sprawę. Broker, czy tam giełda, bierze jakąś prowizję, ktoś handluje na danej giełdzie, bierze jakąś prowizję. No i przeważnie to jest tak, że jeżeli ktoś się zarejestruje z danego linku afiliacyjnego, to ta giełda dzieli się tą prowizją z tym użytkownikiem, który ten link afiliacyjny udzielił. Czyli de facto ta giełda zarabia mniej, a użytkownik ma część z tych opłat. I tak to mniej więcej funkcjonuje. Kolejna sprawa. Ja nie robię tego kanału dla Was, tylko go robię dla siebie. No i tu jest może być taki, wy to słuchając to moje słowa możecie mieć taki dyskomfort, ale nasłuchałem się już tylu różnych wypowiedzi różnych ludzi, którzy mówią, że oni robią coś dla użytkowników, ja dla Was to robię. No po prostu żygać mi się już tym chce, jak słucham coś takiego, a ktoś zbiera hajs, zbiera grubą kasę od użytkowników i wciska ludziom kit, że robi to dla nich. No ja mam trochę inną filozofię, inne podejście. To, że ja się dzielę ze swoją wiedzą za darmo, to jest taki mój schemat. Niestety większość ludzi ma schemat inny, nie wiem, może 90% ma schemat taki, że jak coś wie, to nie powie, albo zapłać tysiaka, to ci powiem. No mnie aż czepię, jak coś takiego słyszę, bo ja mam inny schemat. No to akurat jest schemat, nie wiem, wyniesiony z domu, nie wiem, gdzieś nauczony, no taki już po prostu mam, taki już jestem. I mnie akurat sprawia przyjemność dzielenie się tym za darmo.
nie mam jak gdyby takiego czegoś, że sprawia mi przyjemność wtedy, jak ktoś mi zapłaci kasę za to, że ja coś komuś powiem. No wręcz przeciwnie, ja jak coś wiem, to tym bardziej chcę się z tym podzielić. Nie wiem, tak, taki schemat mam, większość ma inny. Dlatego jestem w opozycji do tych szkoleniowców, naciągaczy innych, którzy powiedzą tobie, że tak, powiedzą ci, co wiedzą, ale zapłać kasę, albo ludzi od dawania sygnałów, gdzie kupić, gdzie sprzedać, tak, powiem ci, gdzie kupić, gdzie sprzedać, ale zapłać kasę, to tak nie działa. To działa na to, wtedy mamy wynik czegoś takiego, wygrany, przegrany. Ten, który zrobił szkolenie, ty mu zapłaciłeś kasę, on jest wygrany, bo ma kasę. Ty, czy jesteś wygranym? Czy po takim szkoleniu będziesz zarabiał pieniądze? Nie, no bzdura, oczywiście, że nie. Ale nadzieje, jakie ktoś mówi, że co nie wiadomo po tym szkoleniu będzie, no. Czysta manipulacja. Tak samo jest z sygnałami. Ktoś mówi, zapłać kasę, dostaniesz sygnały, gdzie kupić i sprzedać. No te sygnały są tyle warte, są nic nie warte tak naprawdę. Nie są warte żadnych pieniędzy, bo nie ma żadnych takiego, żadnej firmy, żadnej osoby, która by dawała sygnały, na których się zarabia długofalowo. Jest taki koleś jeden na forum Bitcoin, który się przez cały czas sprzecza ze mną, że on zarabia. Zarabia, tylko jakoś weź się nagle, nie chce mu się już pokazywać, jak to super zarabia i ci jego klienci super zarabiają. No nie ma, no to jest to fikcja jakaś literacka, bajki ludzie opowiadają, a ludzie lubią oglądać bajki. Tak samo wiele osób gdzieś wierzy jakimś ludziom, którzy pokazują się, mają miły głos, miłą aparycję, budzą zaufanie. No fajnie, można sobie posłuchać, ale trzeba rozdzielić pewne rzeczy. Rozdzielić zarabianie kasy od oglądania czegoś dla przyjemności. Ja też obejrzę sobie jakiś kanał dla przyjemności, bo się kogoś fajnie słucha, albo można sobie na kogoś popatrzeć, albo coś jest, co mnie ciekawi. Ale rozdzielam to od zarabiania kasy. Kasę zarabiam, tutaj nie ma jakichś sentymentów, uczuć, że coś mi się podoba. Nie, no zarabiam, bo jest taka możliwość. A oglądam coś dla przyjemności. A większości się, widzę, pomyliło i chcą połączyć przyjemne z pożytecznym. Czyli sobie pooglądać coś fajnego, coś mi się podoba, ktoś fajnie mówi i jeszcze na tym zarobić kasę. No, w 99,9999 przypadków to nie działa. Tak, to nie działa. To, że ktoś sobie coś fajnie opowiada, jakieś fajne bajki, to nie znaczy, że na tych bajkach sobie fajnie pozarabiacie. No ja mam inną filozofię życia, inne podejście. No i niestety patrzę na ludzi, którzy pomagają innym, ale sami mają problemy. I mają potem, jak gdyby, czują się nieszczęśliwi. To myślą, że będą pomagali innym, jak sami będą nieszczęśliwi. No tak to nie działa. Ja wychodzę z założenia, zrób sobie najpierw dobrze, a potem może zrobić dobrze innym. Oczywiście dużo osób nie zrobi dobrze innym, jak zrobi sobie dobrze, ale jeżeli spotkacie osoby, które są akurat w takim schemacie, którzy nie mają problemu z tym, żeby pomóc innym, jak samemu im jest dobrze, no to wtedy to jest, jeżeli uzyskacie pomoc od takiej osoby, to ta osoba nie chce czegoś w zamian. No to jest właśnie ten problem znowu osób, którzy pomagają innym, że chcą coś w zamian. Ktoś mówi, zrobił szkolenie, to musi wziąć za to hajs. Tak, przeszedłem ulicą krok, to muszę coś tam. Coś za coś. No tak to działa. No niestety 90% jest w takim schemacie i no ja to rozumiem, że tak jest. Tylko to przeczy trochę tej filozofii mojej win-win, czyli wygrywający. Jeżeli ja nagram jakiś film, są osoby, które ten film obejrzą, przyda im się to, wykorzystają, potem w komentarzu napiszą coś ciekawego, co ja wykorzystam, ja jestem wygrywający, ta osoba jest wygrywająca. Jeszcze raz przykład. Jeżeli ja zrobię szkolenie, na którym zarobię hajs i ja jestem wygrywający, druga strona już niekoniecznie na tym szkoleniu zarobi, bo to nie wystarczy sobie kupić, nie wiem, jedno szkolenie, 15 szkoleń czy 150 szkoleń, gdzie się zarabiało. Tak się nie zarabia na rynku. Wygrywający, przegrywający. Dlatego jestem w opozycji tego, bo jestem w innym schemacie. Podoba mi się inny układ, układ partnerski. Sporo osób też w komentarzach, no to już coraz mniej,
zarzuca mi pewne rzeczy i nie rozumie. I mówi, że mój ton jest taki pouczający. Ale to odbiór mojego tonu zależy od tego, na jakim poziomie sam rozwoju jesteś. Jeżeli jesteś na poziomie rozwoju, to może nie poziom rozwoju, ale schemat, w jakim jesteś. Jeżeli jesteś schemat partner-partner, to słuchając kogoś, kto ma inne zdanie swoje, słuchasz go, wypowiadasz swoje zdanie, następuje dialog, rozmowa. A jeżeli jesteś w schemacie rodzic-dziecko, niestety 90% jest w tym schemacie, to ty słuchając kogoś albo stawiasz się w pozycji, że ty wiesz lepiej, albo w pozycji takiego dziecka, który nie wie i słucha. No i to jest ten problem. Ja uważam, że gdyby większość ludzi było w schemacie partner-partner, to o wiele bardziej inteligentne i sensowne, kreatywne rozmowy by powstawały, bo nie byłoby na zasadzie takiego, że ja coś słucham i albo się stawiam w pozycji dziecka, że tego nie wiem i jestem taki debil i muszę zrobić to, co ktoś mi mówi, albo stawiam się w pozycji rodzica i ja mówię, że ja wiem lepiej. Nie, no ja staram się, nie wiem, czy też to widzicie, czy to tylko z mojej perspektywy zakrzywionej, każdy ma jakąś swoją zakrzywioną. Do tego też wrócę przy okazji intra, ale to też będzie jeszcze trochę bardziej skomplikowane. Staram się to, co ja mówię, potem słuchać, czytać to, co piszecie w komentarzach i wyciągać na podstawie tego wnioski. Nie jestem osobą najmądrzejszą, nie posiadam wszystkich rozumów. Mam wiedzę na pewne tematy, na pewne nie mam. Na pewne przez cały czas staram się dokształcać w różnych tematach, najbardziej jeżeli chodzi o inwestowanie. Mimo że uważam, że jakieś tam doświadczenie już mam w tym temacie, ale to jest i tak małe w porównaniu z tym, co ma sporo osób. I to jest ta moja filozofia, podejście do życia. Partner, partner. Tak samo w związku. Niestety ludzie łączą się w związki i też stawiają się albo w sytuacji rodzica, albo dziecka. No i jest taka przepychanka. Ja przepchnę w tą, a ty w tamtą. Potem powstają takie bzdurne jakieś twierdzenia, że trzeba iść na kompromis. Za kompromis z najgorszym rozwiązaniem, jakim w ogóle może być. No, pójść na kompromis oznacza, że ja nie jestem zadowolony i ty nie jesteś zadowolony. A jeżeli pójdę na ustępstwo, ja powiedzmy w tym momencie pójdę na ustępstwo w jednej rzeczy, zauważę to, co chce druga osoba, ale nie na zasadzie takiej, że to robi mnie źle. No, po prostu trzeba, żeby to wszystko miało sens, to tak naprawdę nie można sobie robić dobrze. Jeżeli krzywdzimy siebie samego, no to przy okazji krzywdzimy też inne osoby. Tutaj trochę już wszedłem w mega rozwój jakiś osobisty w psychologię. No dobra, już kończę ten temat, idźmy dalej. Powiedziałem źle o CD Projekt. Nie wypuszcza gry pod koniec sierpnia. Od 21-25 sierpnia jest Gamescom i tam będzie prezentacja. No wiadomo w sumie czego będzie prezentacja dla prasy. No, co z tego będzie, nie wiem, ale tutaj możemy sobie zagrać. Dalsza część mojej wypowiedzi, która jest jak najbardziej trafna. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Gramy pod to wydarzenie. Czego można się spodziewać? No gry nie będzie. Co będzie? Nie wiadomo co będzie. No i raczej nie będzie nic takiego, co by nagle spowodowało, że ten kurs wystrzeli w kosmos. Przynajmniej ja tak to widzę. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Można próbować sobie pod to zagrać. Dobra, kolejna rzecz. Jeszcze odnośnie XTB. Tam jak zakładacie sobie konto, no to możecie nie mieć akcji CFD. To żeby to było, no trzeba zaznaczyć odpowiednią opcję. Akurat tam jest fajnie na XTB, jest czat, można sobie z konsultantem pogadać i jeżeli czegoś nie ma, coś nie działa, to jak najbardziej szybko po polsku można sobie to załatwić. Dobra, tak, jeszcze jedna rzecz, najważniejsza w sumie intro. No i tak, z tym intrem 90%, ponad 90% tych, którzy napisali komentarzy, też może być to złudne, bo ci, co nie napisali, może im się podobać nowe intro. Ale ci, co napisali komentarze, w większości podoba się stare intro. No i teraz są dwie opcje. Czy stare intro było lepsze, czy po prostu
jesteście w schemacie takim, że ciężko się przestawić na coś nowego, czyli takiego przyzwyczajenia, zasiedzenia. No ja obstawiam tą drugą wersję. Zobaczymy, zweryfikujemy, nie wiem, za kilka dni, może tygodni zweryfikujemy, jak to jest naprawdę. Ale ja obstawiam tutaj taką wersję właśnie przyzwyczajenia i tego, że ciężko, jeżeli chodzi o muzykę i pewne rzeczy, które robimy w życiu, trudno się przestawić na drugą stronę. No i właśnie, i czemu tak o tym mówię? I czemu to jest takie ważne? Ważne to jest dlatego, ponieważ jest to bardzo ważne przy inwestowaniu. Jeżeli gramy z trendem, na przykład mamy mega hossę i jesteśmy zakotwiczeni w tej hossie, kupujemy, tak, będę kupował na kolejnych dołkach i tak dalej, i tak dalej. I nagle przechodzimy w bessę, a my dalej jesteśmy zakotwiczeni w tej hossie. Będę kupował na kolejnych dołkach i tak dalej. Kurs spada, to tylko korekta, nic się nie stało, tak? Kolejny dołek to okazja do tańszych zakupów. No i kończy się to tym, że wiele osób jest niestety, zostaje holderami i 90% straty na danym walorze już nie dokupuje w kolejnych dołkach, bo już nie ma pieniędzy. Hossa się już dawno skończyła, jesteśmy już w beście i to mega zaawansowanej, a oni dalej trzymają te walory. Właśnie, właśnie, zastanówcie się, zastanówcie się, bo to jest bardzo ważne pytanie i tutaj zauważam, że sporo osób gdzieś właśnie ufając różnym szkoleniowcom, różnym naganiaczom, naciągaczom, no wpadła w ten schemat, w którym oni są, że jak gdyby takiego zakotwiczenia, jesteśmy tu w hoście, ale ta hosta już się skończyła, nawet już pół roku później. Niektórzy dalej twierdzą, że to tylko korekta i dalej jesteśmy w hoście. Oni będą tak twierdzić, nawet jak jeszcze spadnie o 90%. Tacy też się znajdą. Dlatego tutaj każdy powinien sobie się zastanowić, czy jest w stanie zmienić swoje podejście do czegoś o 180 stopni. Ta czołówka jest, no może nie jest to zmiana o 180 stopni, ale jest trochę kontrowersyjna. Ktoś tam napisał, że jak odpalił, to myślał, że to jakiś kanał jakiegoś gimnazjalisty. Tak, jest trochę inna. Ja już ją przesłuchałem no, z dziesiątki razy, zanim puściłem. I po swoim przykładzie wiem, że im dłużej słucham, tym bardziej jakoś czuję, że jest ok. A potem, jak już przełączam się na tą starą, to nagle widzę, że to był dobry wybór. Moje subiektywne zdanie, każdy ma swoje subiektywne, nie ma jakiegoś obiektywnego. Ale zobaczymy, czas zweryfikuje. Tutaj nie będzie jakoś dużego czasu, żeby to zweryfikować. Czas zweryfikuje, czy jest tak, jak ja mówię, że tutaj niestety działa siła przyzwyczajenia naszego, która jest bardzo zgubna niestety na giełdzie, bo na tych wszystkich zmianach trendu no niestety możemy się zakotwiczyć. Sam mam z tym problem i no, nad tym pracuję usilnie, żeby to zmienić. No ale jak popatrzycie wstecz na moim kanale i wcześniejsze filmy, jak ja mówiłem o Besie w zeszłym roku, to cała masa ludzi, naganiaczy, naciągaczy mówiła, że idziemy gdzie? To the moon, 100 tysięcy, miliony dolarów za Bitcoina i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego ja tak mówiłem? Bo już doświadczyłem wcześniejszych baniek, już wiedziałem, jak się to kończy, widziałem tą euforię, manię. Łatwiej mi to było przewidzieć. No trudniej to komuś przewidzieć, kto pierwszy raz widzi wykres. I nagle, ale robi szkolenie z tego, jak zarabiać. Tak, dobra, żeby to nie było, że ja mam jakieś pretensje, że ktoś zarabia. Nie mam pretensji, że ktoś zarabia. Każdy może zarabiać jak chce i po co chce, tylko to jest inny schemat, bo w tym schemacie zarabiania jest tylko wygrywającym. Tak jak ci, którzy dają sygnały wejścia i wyjścia, oni są zarabiający, a reszta jest przegrywającym. Win, lose. Wygrywający, przegrywający. No a teraz mój przeciwny schemat, dlatego może tak uwypuklam to. To nie jest mój schemat. Mój schemat wygrywający, wygrywający. Tylko w ten sposób na dłuższą metę ma to sens i na dłuższą metę ja się z tym dobrze czuję. To, że ktoś mi zapłaci hajs, nie będę się z tym czuł dobrze i nie będę zadowolony, że będę uważał, że wykonałem dobrą robotę, bo znaczy, że ktoś mi zapłacił. Nie, no, nauczyło mnie życie, że można zapłacić bardzo dużo pieniędzy za naprawdę bardzo kiepski produkt.
I cena to naprawdę nie gra roli. Czasami nawet coś za darmo jest lepsze od tego, za co musicie zapłacić. Dobra, teraz jeszcze przy okazji tego zakotwiczania się w przyszłości pokażę Wam giełdę BitMEX. I teraz tak, na tej giełdzie, jeżeli zarejestrujecie się z mojego linka, dostaniecie 10% zniżki na opłaty transakcyjne przez najbliższe 6 miesięcy. Skorzystajcie. Tak bym powiedział, gdybym był rasowym naciągaczem i manipulantem. Te 10% zniżki to tak jakbyście się zarejestrowali z jakiegokolwiek innego linka referencyjnego. Każdy tutaj, nie mam jakichś specjalnych zniżek, promocji dla nikogo. Może jak coś będzie, to wam powiem, ale na razie nie ma. To są standardowy link afiliacyjny. Zarejestrujecie się z jakiegoś innego linka afiliacyjnego na BitMEXie, też dostaniecie 10% zniżki na opłatę przez 6 miesięcy. Taka mała różnica. Mogę tego nie mówić. No jak gdyby, jeżeli powiem, że tak wszyscy tak samo mają, to nagle już ten czar pryska. A ja myślałem, że tak specjalnie dla mnie. No ludzie lubią być tacy głaskani i mówienie, że tak specjalnie dla was. To dla was, to dla was wynegocjowałem super tutaj promocje. No, można tak mówić, no można, no ale to jest takie słabe, słabe, to jest bardzo słabe. Dobra, przejdźmy do BitMEXa. Zanim przejdę do BitMEXa, jeszcze taka jedna stronka. Jeden z użytkowników wrzucił link. Dzięki mu wielkie za to. Zaraz powiem, o co chodzi. Tą stronką jest datamiszką. Czemu ta stronka jest taka fajna, akurat pasuje do tego tematu? I czemu akurat o tym zakotwiczeniu? Zauważcie jedną rzecz. Tutaj mamy, jak sobie przeminiemy, shorty i longi. Czego jest więcej? Czy jest longów więcej, czy jest shortów? No teraz jest tak, że mamy więcej shortów. 58% to shorty, a longi 41%. A tutaj mamy wykres jednocześnie pokazujący cenę. Cena nam spadała, longów było więcej. Ogólnie zasadniczo jest więcej longów. Przez cały czas większość ludzi na long, no jesteśmy w długoterminowym od początku long term w hoście. Ale popatrzcie, co się tutaj stało. Cena już spadała od dłuższego czasu, to jeszcze pokażę później na wykresie Bitcoina. Więcej longów przez cały czas. I nagle mamy załamanie ceny. Ludzie obstawili shorty praktycznie na samym dnie i te shorty nam tutaj rosną, rosną. No longi no, spadają. Co ciekawe, spadają, bo ludzie zamykają te longi, mają gdzieś tam długie pozycje, zamykają więc mniej, a nie otwierają kolejnych, ale cena rośnie. Czyli co? Spadało, spadało. Byliśmy zakotwiczeni w tym spadaniu przez cały czas, ale jednocześnie jeszcze zanim spadało, kiedyś tam rosło. I ludzie doszli do momentu, kiedy już było na samym dnie. A, to teraz to będzie już spadać. To trzeba shorta założyć. No i tak sobie pozakładali shorty. No i te kolejna rzecz, mimo że cena już odbija, ale to tylko takie odbicie, założę kolejnego shorta. No i shorty nam rosną. No i teraz to, co mówiłem o tym intro. Jak ciężko zmienić i jak to ma gigantyczny wpływ na giełdę i na nasze zakładanie pozycji, że zakładamy tą pozycję już na szczycie, na wzrosty, a już tyle rosło, no już przekonałem się, tak, już zmieniłem, już psychicznie dojrzałem do tego, żeby zmienić decyzję. Tak samo z tym intro. Już po 15 przesłuchaniu, a nie, może to intro faktycznie dobre. Jak już wszyscy już dawno mówią, że fajne, ale to tam. Z intro nie wiem jak będzie, ale załóżmy na razie przypadek taki, że faktycznie się tego intro przekonacie. To każdy będzie miał okazję się przekonać sam i poeksperymentować na sobie, jak to będzie wyglądało z intro i potem sobie to przełożyć na giełdę. Dlatego fajnie, że ten przypadek z intro wypłynął. I teraz, co się tutaj dzieje? Mamy więcej tych shortów, mniej longów. I teraz może być taki nieciekawy przypadek, squeeze shorts. Czyli wyciskanie tych shortów. Czyli cena nam już rośnie, ale my gramy na spadki, nie? No bo przecież jesteśmy w tym trendzie spadkowym, a pokażę to na większym wykresie, trendzie spadkowym, więc wyciskamy, więc gramy na spadki, no ale cena rośnie. Cena rośnie, bo więcej ludzi kupuje niż sprzedaje. No i teraz wyciskanie shortów polega na tym, że cena rośnie i
wywala nam stop lossa i nie tylko mnie, cena na samym końcu wyskakuje jeszcze, bo zamykanie naszego stop lossa powoduje, że musimy odkupić drożej. Nasze shorty są wyciśnięte, spada ilość shortów i cena zaczyna spadać. I nie możemy, jeżeli chcemy zarabiać, to nie możemy, możemy być zawsze z tyłu. Musimy jak gdyby uprzedzać sytuację, wiedzieć, nie trafimy zawsze. No to nie chodzi o to, żeby trafiać, żeby mieć zawsze rację. Ja się dużo razy udaję stracić, albo udaję zarobić, udaję, może to też nie jest jakieś odpowiednie słowo. Ale czasami na inwestycjach tracę, czasami zarabiam i to jest normalne. Jak ktoś mówi, że nie straciłem nigdy na żadnej inwestycji, to co to jest za inwestor? On nawet nie wie, co znaczy stracić. To jak raz straci, to go to może zabić po prostu. Ta pierwsza strata go pogrąży całkowicie. No i teraz jak grać? No grać trzeba tak, żeby właśnie nie być z tyłu, nie być tym, który jako ostatni się przekona do tego intro. Jak już się wszyscy przekonali. Nawiązuję do tego intro, bo to jest takie obrazowe. No, z giełdami i z wykresami ciężko sobie to może wyobrazić, ale jeżeli wy będziecie tymi prekursorami, którzy a, dobra, tutaj już co się stało? Taki spadek i założyli shorty ludzie, czyli co? Już się przekonało tyle? No zaraz, dobra, to jak już się tyle przekonało, to może faktycznie już nie będzie miał kto sprzedawać, bo już wszyscy się wyprzedali. No i taki jest tutaj przypadek. Można na podstawie tej stronki spróbować sobie grać na BitMEXie, ale to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, że ten przypadek się spełnia zawsze. Jest wiele różnych rzeczy, które mają znaczenie. Tu pokazałem schemat, jaki działa standardowo, akurat to fajnie spasowało. Jak czytacie różne książki, tak jak a propos książek, te książki, co polecam i akurat tą księgarnię maklerską, no tam są bardzo drogie książki. Ja akurat lubię sobie czytać książki. Tą wiedzę faktycznie możecie sobie znaleźć w internecie za darmo. Ja o dużo rzeczach mówię, możecie znaleźć za darmo, ale ja lubię sobie poczytać. Jeżeli kogoś stać, to jak najbardziej fajnie sobie taką książkę kupić. Ale jeżeli kogoś nie stać, to nie ma co na siłę czy płacić za kurs, czy tam czy kupować jakieś książki. No to nie o to chodzi. Ja lubię sobie poczytać, ale w książkach są właśnie takie przykłady, że komuś się tam udało i tu wybiera przykład taki. Akurat wziąłem, bo wczoraj był komentarz, wczoraj było nowe intro i to akurat tak spasowało. Nie szukam sytuacji na siłę, żeby pokazywać. Teraz tak jeszcze patrząc sobie na stronę, zauważyłem, że tutaj też jest link afiliacyjny do BitMEXa. Jest napisane, że tam właśnie jak klikniesz tego, zarejestrujesz się tego linka, to dostaniesz 10% zniżki na opłaty przez 6 miesięcy. Dobra, na BitMEXie jeszcze jest takie coś fajne, że jak jest więcej shortów założonych, to shorty płacą longom, czyli jak masz założoną długą pozycję, to dostajesz jeszcze co chyba 8 godzin pieniądze. A jak masz akurat shorta, czyli teraz powiedzmy ci, co mają shorty, tracą, bo cena idzie w górę. Oprócz tego, że tracą, że cena idzie w górę, to jednocześnie muszą co 8 godzin płacić tym, którzy mają długą pozycję. No i tak się dość często zdarza na BitMEXie, to jest też ciekawa rzecz. Kolejna sprawa, na BitMEXie można sobie zakładać pozycję i po założeniu pozycji dostajemy pieniądze. Jeżeli będziemy zakładali pozycję, nie będziemy ściągali z rynku od razu, kupowali, sprzedawali, tylko zakładali pozycję oczekującą, to jeżeli ona się zrealizuje, my dostajemy pieniądze. Jeżeli my od razu zakładamy pozycję market, czyli od razu realizujemy nasze zlecenie, my płacimy. No i ta opłata niestety jest 3 razy większa niż to, co my dostajemy. Ale można też na tym zarabiać. BitMEX ogólnie bardzo łatwo możecie stracić bardzo szybko cały kapitał, który tam wpłacicie, więc minimalną stawkę, jeżeli byście chcieli sobie coś tam podziałać, ale bardzo fajna giełda do potrenowania. Naprawdę teraz tu jeszcze pokażę BitMEXa, bo można sobie dużo tam potrenować. Ja sobie tam czasami trenuję pewne rzeczy i można faktycznie małymi stawkami. Przemyślcie sobie tą sprawę. Zobaczcie, shorty idą w górę, cena idzie w górę. Shorty płacą jeszcze longą, longi spadają. Zobaczcie, a dlaczego tak się stało? Dlatego, że właśnie ludzie są zakotwiczeni w tym spadku. Dobra, przejdźmy do BitMEXa. Tak wygląda giełda BitMEX. Nie będę opowiadał o giełdach i o brokerach i robił filmików, jak grać, bo to cała masa takich filmików jest, ale podstawowa rzecz i to, co jest akurat ważne, jak sobie zobaczycie,
Wchodzicie sobie na kontrakty. Founding history. I tutaj pokazane jest, kto komu płaci. Jak mamy tutaj minusik na XBT USD, to znaczy, że jest więcej shortów. No i shorty muszą płacić. Tak to tutaj wygląda. Dobra. Jak grać na BitMEXie? Tutaj mamy order book, czyli książkę zleceń sprzedający, kupujący. Tutaj ostatnie zlecenia, tutaj mamy głębokość rynku. No i tutaj wykresik możemy sobie tam zwiększać, zmniejszać. Zmieniać, to jest wykres Trading View, więc możemy to, mamy te funkcje na Trading View. Przy okazji przypominam o linku afiliacyjnym do Trading View. To taki żarcik sytuacyjny. Nie, no oczywiście jest link afiliacyjny do Trading View, ale te takie moje czasami żarciki sytuacyjne i pokazywanie, jak to można fajnie manipulować, no myślę, że na przykładzie bardzo łatwiej to zrozumieć później. Dobra, jak ja korzystam z BitMEXa? Opcji tu jest cała masa i można sobie różnie grać. Lewarowanie zostawiam tak, jak jest cross. Dostosowuje się to lewarowanie do otwartej pozycji. Jak otworzymy tak pozycji dużo, że już nie będzie można się otworzyć następnych, no to jak kurs pójdzie w drugim kierunku, będzie tam lewarowanie nam zmierzało do 100 i no w pewnym momencie nam te pozycje zostaną zamknięte, zostanie zlikwidowane, jeżeli margin call będzie za niski. Tutaj ustawiacie sobie, jeżeli mamy pozycję z tych trzech, sobie tylko korzystam, limit, to ustawiamy sobie ilość jaką chcemy kupić i cenę. Można kupić sobie 1 dolara, 10 dolarów, 100, 1000. Tutaj nie kupujemy i nie sprzedajemy, to jest też ważne, bitcoinów. Tutaj gramy na kontraktach, czyli obstawiamy tylko kurs. Ale popatrzcie sobie, jakie tutaj mamy zlecenia. 4 miliony dolarów. Bardzo niewielkie odległości od ceny. Ustawiamy sobie jaką pozycję dużą, po jakiej cenie i czy buy, czy sell. No czyli czy kupujemy, czy sprzedajemy. No i jeżeli sobie ustawimy na przykład w tym przypadku 6298, to nam tutaj nasze zlecenie się tu pojawi i będzie oczekiwało, będzie oczekujące. Jeżeli zostanie zrealizowane przez kogoś, dostaniemy pieniądze za zrealizowanie tego zlecenia. Można od razu też, dajmy market i buy sell, kupujemy po cenie bieżącej, ale wtedy my płacimy. Jeszcze używam sell market i tutaj ustawiam jaka cena i znaczy ilość, no i cena likwidacyjna. I tutaj można też ustawiać później to zlecenie likwidacyjne, że nie będzie od razu likwidowane, tylko wystawi się zlecenie. Ja ustawiam tego, bo czasami są takie ruchy, że wolę, żeby to zlecenie od razu mi się zrealizowało, pomimo tego, że ja muszę zapłacić, czyli z marketu od razu biorę z rynku, niż oczekiwać. No wszystko zależy, każdy ma, może mieć tutaj swoją, jak gdyby, swoją strategię grania. Opcji naprawdę jest dużo, możemy grać na innych walutach, na innych nie polecam, bo spread większy, opłaty też są większe. Tutaj Bitcoin do dolara i można naprawdę sobie potrenować różne zagrania. Tracimy fajnie w trendzie wzrostowym od tego tutaj wczoraj, w sumie od wczoraj w górę, więc wystarczyłoby tylko sobie założyć, popatrzeć na tamten wykresik. Oczywiście to nie jest takie proste, to nie działa tak zawsze. Wystrzelali się wszyscy sprzedający, większość zauważyła, że teraz też będziemy spadać, założyli shorty, my sobie zakładamy longa, co 8 godzin dostajemy pieniądze, czekamy co się dzieje i zarabiamy. Jakie to proste. Nie jest to takie proste, nie jest to takie proste, przestrzegam, nie jest takie proste. Jak płacicie na BitMEXa kasę, to może się okazać, że bardzo szybko ją całą stracicie, ale do trenowania naprawdę można szybko pomnożyć też kasę, żeby nie było, że tylko stracicie. Można pomnożyć. Do trenowania super. Do zarabiania grubych milionów bym uważał, bo przy dużych ruchach giełda lubi się zwieszać i może się okazać, że jeżeli nie mamy zlecenia oczekującego, które zostanie zrealizowane z jakiegoś stop lossa, to stracimy bardzo dużo kapitału. Ja od razu ustawiając zlecenie, ustawiam stop lossa. Chyba, że ktoś gra całym kontem, czyli wpłaca jakiś ułamek procenta. Jak gracie, to jakimś ułamkiem procenta grajcie.
wpłaca ułamek procenta na konto i po prostu gra na wyzerowanie konta i to jest jego stop loss, że jak się konto wyzeruje, to wtedy jest stop loss. Ale uważam, że to rodzi niestety złe schematy, no bo jak gdyby to, czy stracimy, poddajemy losowi trochę, no nie ustawiamy sami tego stop lossa, tylko jak gdyby to ostatnie stop loss gdzieś tam jest ustawiane przez to konto. Nie podoba mi się, według mnie może to rodzić złe schematy na przyszłość. Dobra, zrobię jeszcze jakiś przegląd rynku, bo tutaj nagadałem się trochę o psychologii, ale myślę, że to są bardzo ważne rzeczy. I jeżeli kogoś to interesuje, to może z tego wyciągnąć naprawdę ciekawe wnioski. Jak zwykle czekam na komentarze wasze. Dobra, a teraz przegląd. Przegląd zaczynam od platformy, od brokera XTB, platforma XStation 5, to jest akurat desktopowa platforma. Tutaj w komentarzu padła uwaga, że XTB zmieniło tutaj i wprowadził taki przycisk oczojebny, wpłać depozyt, taki żółto-pomarańczowy czy jakiś. Faktycznie trochę dziwne, bo nie wiem po co i czemu tak razi po oczach. No ale to jeszcze taka jedna ode mnie uwaga, że we wcześniejszej wersji było akurat wersji na przeglądarkę w lewym górnym rogu pokazywała nam się fajnie nasz zysk albo nasza strata, no teraz już się nie pokazuje, można by to zostawić, żeby opcjonalnie było wybierać. No i to faktycznie ten przycisk jest taki trochę dziwny, no trzeba się do niego przyzwyczaić, no nie wiem po co. Też nie jestem fanem takiej dyskoteki, żeby coś tu tam się strasznie świeciło, co akurat nie ma większego dla nas znaczenia. Jak będę chciał, to sobie przecież wpłacę. Czy wypłacę, nie musi mi ktoś o tym przypominać. Dobra. No to zacznijmy przegląd od amerykańskich giełd. Dzisiaj w Polsce giełdy nie pracują. Giełda nie pracuje, ale w Stanach pracujemy. I teraz tak. Wczoraj odbicie mieliśmy. No i idziemy powoli, tutaj mamy Nasdaq, idziemy, testujemy ostatnie lokalne szczyty. Tylko jak to wygląda? Ostatni szczyt nie przebił wcześniejszego ATH, kurs nam zawrócił, ale mamy trójkąt zwyżkujący. Jak najbardziej jest tutaj tendencja wzrostowa, jesteśmy w hoście i tu nie ma dwóch zdań, idziemy w górę. I oczywiście o wiele większa szansa jest wyjście górą niż dołem. Długoletnia hossa i kolejny jakiś tam trójkąt zwyżkujący i kolejna szansa na wyjście górą. Zobaczmy, jak to wygląda na S&P. No tu S&P ostatnio zbliżył się do szczytu, który to był szczyt na początku roku. Nie przebił, ale jesteśmy w kanale wzrostowym po odbiciu. Tutaj rysowałem jeszcze linię wsparcia. To idealnie, kurs się nam odbił od tej linii wsparcia. I też jest tutaj tendencja zwyżkująca jak najbardziej. Tutaj można sobie wyobrazić taki klin zwyżkujący, z którego możemy wyjść dołem, ale zanim wyjdziemy dołem, to spokojnie możemy tutaj wyjść górą, przebić szczyt, zrobić podwójny szczyt. To już mówiłem ostatnio, ale tutaj jest teraz szansa. Szansa jest przy każdych szczytach, że to będzie ostatni szczyt. I teraz to, co mówiłem odnośnie zakotwiczenia. Dużo osób jest zakotwiczonych na wzrostach, na hoście w Stanach. W Polsce może tak nie, bo tak nasze giełdy tak wszędzie jak wszędzie. Ale w Stanach tak i ci ludzie będą trzymali te długie pozycje nawet jak już będziemy spadać. A to można właśnie wykorzystać do zarobku przy zakładaniu krótkich pozycji. Ale jeżeli zakładamy krótką pozycję, to w momencie jakiejś tam lokalnej euforii. Rafał Zalowski to fajnie opowiadał, jak on właśnie tutaj gra na krótko przy lokalnych euforiach, a skupuje przy jakichś tam lokalnych panikach. I jeżeli faktycznie to dalej nie ciągnie, to zamyka, wychodzi z rynku. A jeżeli ciągnie, to można naprawdę pojechać dłużej. No i to jest proste, no naprawdę bardzo proste, ale gramy na emocjach. To jest faktycznie granie na emocjach i proste zagranie, tylko trzeba mieć jak gdyby dojście do takich tych emocji, żeby wiedzieć, jakie te emocje panują na giełdzie dane. Proste zagrania są najbardziej skuteczne. Nie wymyślajcie 100 tysięcy, 15 tysięcy wskaźników i jakichś tam nie wiadomo czego. Ja czasami tutaj produkuję dużo kresek.
I też już przy niektórych widzę, że kresek jest za dużo. Ale też widzę, że niektóre mają sens. Na przykład te tutaj żółte miały sens i to, co opowiadałem, wyjście górą i dołem i potem jak już wyjdziemy górą, że to atak na ATH, no i tak też się stało w rezultacie. Ja bym tu próbował gdzieś złapać jakieś szczyty, czyli spadające noże w górę. Spróbował coś poszatować. Dzisiaj może akurat nie. Może tutaj jednak będzie jeszcze próba wybicia i wtedy gdzieś taką właśnie tą lokalną euforię złapać i tak przydałoby się. No jak spadnie w dół, no to trudno, beze mnie spadnie, nic się nie dzieje. Następny pociąg przyjedzie i będzie ok. DAX-ie, no popatrzmy DAX, giełda niemiecka, patrzmy, że tu już tak kolorowo nie jest jak na amerykańskiej giełdzie. Że tak te wzrosty już nie idą. Nawet mamy spadki, ten ostatni lokalny szczyt jest dużo niżej niż wcześniejsze szczyty. A przy okazji jeszcze XTB i te platformy, gram głównie na Nasdaqu US 100, US 500 i tak się, no jest, nie ma opłat, nie ma prowizji, jest tylko spread i spread jest bardzo mały i euro USD też jest mały spread, można sobie potrenować, zakładamy sobie mikrolotę, jak sobie zakładam 3 mikroloty, to głównie to wykorzystuję do trenowania różnych zagrań. 3 mikroloty, w którym mogę sobie zamykać częściowo pozycję, nie muszę całej zamykać. Jak otworzycie jednego mikrolota, naprawdę są małe opłaty i można, jeżeli będziecie zarabiać na małym kapitale, to jest szansa, że zarobicie na dużym. Jeżeli na małym nie zarobicie, nie zarobicie na dużym. Dlatego tutaj przy okazji mówię, że jeżeli chcecie sobie otworzyć konto u tego brokera albo jakiegoś innego, to znajdźcie sobie takiego, który ma mikroloty. To jest taka fajnie na XTB, jest wszystko po polsku, fajnie, może kiedyś to pokażę. Wszystkiego naraz nie jestem w stanie zrobić, bo i tak ten odcinek się znowu ciągnie jak bardzo długo, ale no, czasami mam wenę twórczą i chcę dużo rzeczy przekazać. Tu przy okazji jeszcze są fajne rzeczy, że mamy wiadomości przez cały czas. Aktualne wiadomości. Nie musimy gdzieś szukać tych wiadomości, jeżeli chodzi o finanse światowe. No może mniej o kryptoluty, choć też są jakieś informacje z kryptowalut, ale kalendarz wydarzeń, które gdzieś tam są w najbliższym czasie. No naprawdę w jednym miejscu jest dużo przydatnych rzeczy i dla początkujących na pewno tutaj jest bardzo, bardzo, powiedzmy, ten interfejs przyjazny. Jedna rzecz jest o niestety niefajna. Jest niefajna to, że jak sobie przełączam na jakieś inne konto i wrócę do tego konta, tutaj mam tak fajnie sobie poukładane, niealfabetycznie, to nagle mi się zrobi alfabetycznie. No może informatycy to poprawią, mam nadzieję, bo no, czasami mnie to trochę denerwuje, że muszę sobie znowu układać alfabetycznie, bo się niestety pozmienia. Znaczy muszę sobie poukładać tak jak ja chcę, a nie alfabetycznie, bo przejście na inne konto i powrót nagle powoduje mi, że tutaj mamy moje ulubione, czyli te same, które mam wykresy ułożone alfabetycznie, a tak nie chciałbym, żeby tak było zrobione. To taka uwaga akurat do tej części. A na przykład jak o tym mówię, to możemy sobie tutaj wybrać ulubione, czyli pokazuje nam zmianę, cenę, jak klikniemy. Mamy nawet większe okienko, możemy sobie wybrać wykres. Możemy sobie, jak klikniemy dwa razy, przeczytać, jakie mamy opłaty. No i tutaj nie mamy prowizji przy zakładaniu, tak jak mówiłem, na Nasdaqu pozycji, mamy tylko spread. I popatrzcie, spread to jest 2,28 przy takiej pozycji na 3 mikrolote. Jak dam na jednego mikrolota, to spread to jest 1 pip, to jest 76 centów. O, tutaj jeszcze przy okazji sobie klikniemy ten krzyżyk. Mogę sobie pojechać na przykład w dół i zobaczyć, jakbym założył pozycję, ile to będzie mnie kosztowało, ta pozycja, gdybym założył aż taką dużą pozycję. Czyli 300 zł straty, gdybym miał stop lossa tutaj grał na wzrosty. Ale ja tutaj gram day trading głównie i przechodzę sobie na interwały czasami minutowe, 5-minutowe. Jak zakładam pozycję, to zakładam ze stop lossem małym. 17 zł na przykład.
To tak a propos tego, że nie trzeba naprawdę dużej kasy inwestować, żeby coś potrenować sobie. Podstawa najpierw konto demo. Demo, żeby nauczyć się. Z kontami demo też uważajcie, nie można jechać na koncie demo przez cały czas, bo na demo wygląda trochę inaczej. No to jest niestety tak, że to jak wychodzi wam na demo, to na normalnym koncie może wam nie wyjść, a też się wiąże z tym, że czasami opłaty są inne, gdzieś się zamyka rynek w innym miejscu czasami. No niestety tak jest. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że konto demo to jest zupełnie inna bajka niż konto realne. A jak konto realne, to zaczynamy od jakichś małych stawek. Dobra, powiedziałem o tych giełdach, że spokojnie jest tutaj szansa na nowe szczyty. Zaczyna nam się tutaj kotłować coś w Turcji i to też widać przy niemieckiej giełdzie, że tak w górę już ochoczo nie idzie. Tutaj dziś mamy próbę odbicia. Warszawska giełda, WIG20, kontrakt na WIG20. Popatrzcie, mieliśmy taki przedwczoraj mocny spadek, ale gdzieś próba odreagowania. No i WIG, jak sobie zmniejszymy i popatrzymy na wykres miesięczny, to popatrzymy sobie, możemy sobie ustawić przesunięcie, popatrzymy sobie, że gdzieś do szczytu, co tu w ogóle mamy strasznie daleko. O, takie ułatwienie może być, że strzałeczkami w górę dół możemy sobie zmieniać w górę, powiększać tutaj interwał czasowy. No i WIG jest jeszcze słabiej, a popatrzmy, co się dzieje na chińskiej giełdzie, Szanghaj. Szanghaj, o, dzisiaj minus 2% i testuje ostatnie dołki. Niestety, jak te dołki spadną, to będziemy mieli mocną przecenę prawdopodobnie w Szanghaju. Jak zobaczymy sobie wykres w większym interwale czasowym, wtedy ten wykres nie jest taki, jest też takie przekłamanie znowu. Musicie brać pod uwagę pewne rzeczy. No, wykres, pokażę to jeszcze na TradingView, wygląda trochę inaczej. Chińskiej giełdy. Tu nie było takiego dołka. I to wygląda trochę inaczej, bo tutaj jak przybijemy ten dołek, to akurat jest to równe z innym dołkiem. Dlatego to jest takie ważne. Przebicie tych ostatnich dołków. Tutaj musicie sobie z przymrużeniem oka popatrzeć akurat na ten wykres na tej platformie, ale pokażę to jeszcze później. Wyjście do dołem, no naprawdę może otworzyć drogę do większej przeceny w Chinach. Tak, mamy uciekanie teraz tych słabszych aktywów, mniej bezpiecznych, ryzykownych do tych bezpiecznych, ryzykownych. I teraz no to jest standard też, tak? Czy to działa na kryptowalutach, czy na giełdach, że najpierw się ucieka z tych giełd słabszych, też widać na WIG-u, widać tu w Chinach. W Chinach jaka jest sytuacja taka, że Chiny są obciążone mocno Trumpem i tymi atakami Trumpa. A dopiero później gdzieś jeszcze S&P może robić kolejne szczyty, a reszta giełda już będzie dołować. A potem jak zacznie robić S&P dół, będzie iść w dół, to będzie już niezłożenia na innych giełdach, które i tak już będą nisko. I teraz może być taka sytuacja, że no, że jednak ta hossa nie pociągnie z roku i dwa dalej. Zobaczymy. Jesteśmy w ważnym miejscu i to przez cały czas mówię, że tutaj możemy zawrócić. Może to być szczyt szczytów. Jak było S&P na górce, też o tym mówiłem. Jak byliśmy w tym miejscu, mówiłem, że to może być już koniec bessy, ale ładnie nam kurs tutaj odbił. Może to nie znaczy, że będzie, ale popatrzcie, co tu się działo. To są wykres akurat tygodniowy, mega przecena była. Tutaj to widać te kreski moje coraz bardziej. Taki mamy klin zwyżkujący. No wygląda mi to ładnie na wyciąganie, tak na siłę. I potem pasowałaby taka czerwona krecha. Akurat tak to schematycznie gdzieś mi tam w głowie siedzą takie schematy, że to by tak fajnie pasowała taka krecha. Tak się może zdarzyć, więc uwaga dla wszystkich tych, którzy są zakotwiczeni w hoście amerykańskiej, grają gdzieś tam na amerykańskich giełdach, akcjach. Dobra. Co może o tym świadczyć? EURUSD. Wyszliśmy dołem z trójkąta, przebiliśmy ostatnie dołki. Tu jak popatrzymy sobie długofalowo, no to jesteśmy w kanale spadkowym. To możemy sobie przesunąć do aktualnych. W kanale spadkowym.
co by oznaczało umocnienie dolara. No dolar się nam umacnia w czasach kryzysu. Umacnia się też wtedy też dlatego, że podnoszone są stopy w Stanach i jest na wrzesień prawdopodobnie konferencja, w której zostanie będzie ogłoszona, że stopy będą znowu podniesione. Jak gdyby to już widać, bo jak byliśmy w tym miejscu, mówiłem, że dochodzimy do tej górnej bandy, jest możliwość odbicia. Ja próbowałem grać na tym odbiciu, ale przy bandzie nie doszliśmy, dlatego tutaj akurat moje pozycje się nie zrealizowały. Pociąg mi odjechał i tutaj znowu kolejny pociąg zaczął jechać. Też chciałem sobie zagrać przy odbiciu, przy testowaniu jeszcze tego dołka. No, na razie nie mamy testowania, tylko lecimy w dół. Spokojnie, nie ten pociąg, to następny. I Franku, ci, którzy mają gdzieś tam kredyty we frankach, no, mówiłem to ostatnio o tym, może zmienię to na żółto. Na żółto, ci, którzy oglądają moje filmy, wiedzą, że lubię pokazywać takie kanały, z których są takie kanały konsolidacji albo dystrybucji, akomodacji albo dystrybucji, czyli gdzieś tam się wykres konsoliduje i wyjście górą albo dołem będzie, no, pokaże nam większy kierunek. I tu przebicie tego 3,82, no, pokaże nam kierunek, że będziemy zmierzać w górę prawdopodobnie. I pod to też można sobie próbować zagrać. Mówiłem ostatnio, można zagrać na odbicie w tym miejscu, no bo jak najbardziej jest możliwe odbicie z niewielkim stop lossem. Złoto i srebro. Wyszliśmy dołem i tutaj też trzeba przejść na mniejsze interwały. Jeżeli chodzi o akcje i giełdy, kruszce, no tutaj są inne interwały czasowe ważniejsze niż na krypto, tak gdzieś wszystko wolniej. Ale wyszliśmy dołem. Linia trendu wzrostowego, długoletnia linia trendu wzrostowego, którą rysowałem, no niestety została przebita. To jest jeszcze taki trójkąt dołem i to może oznaczać, że no, będziemy testowali ostatni lokalny dołek 1123 i dołek, który był powstał od 2011 roku. 1000 dolarów. Coraz większa szansa na testowanie tego. Tak jak mówiłem, jeszcze jak złotówka będzie się osłabiała, to złoto w stosunku do złotówki powinno zostać na tym samym poziomie, a nawet może pójść w górę. Ale tak, jeżeli chodzi o złoto, to tak to wygląda. I kiedy nastąpi odwrócenie? No i teraz, tak, to jest bardzo trudna sprawa, bo złoto jest manipulowane, już mówię o tym, co jakiś czas papierowe złoto decyduje o tym, ile kosztuje fizyczne. Więc na razie może banksterka nie mieć tutaj interesu w tym, żeby złoto drożało. Jeżeli będzie realizowany scenariusz taki, żeby klasę średnią mogło łocić z pieniędzy, no to wtedy niestety też złoto będzie szło w dół, żeby nie było gdzie uciekać, żeby czasem ktoś nie mógł gdzieś swojego kapitału ochronić. Padały też pytania w komentarzach, to gdzie chronić swój kapitał. Ja staram się wszystko na bieżąco mówić w filmach. Jak będę widział coś w danym miejscu, że faktycznie można coś próbować przesunąć kapitał w to miejsce, no to będę o tym mówił. Ja osobiście, jak gdzieś zaczynałem inwestować, też posiłkowałem się całą masą różnych ludzi, którzy gdzieś tam opowiadali, no i tu nie będę ukrywał, że gdzieś dużo oglądałem filmów tradera i czytałem jego bloga. Teraz już może coraz mniej. Tradera 21, Independent Trader blog. Teraz coraz mniej. No nie jest fanem kruszców, złota, no ale ja staram się teraz, jak gdzieś już patrzę, powiedzmy samodzielnie, staram się patrzeć na to, co nam pokazuje tu wykres. No, na razie tu wykres nam pokazuje, że to złoto wygląda kiepsko. Ale jeżeli chodzi o złoto, w złotówkach tak źle nie jest, więc jako przechowania kapitału jak najbardziej, ale nie żeby pomnażać gdzieś tutaj zyski. Wszystko oczywiście się może odwrócić, będziemy w mega hossie na złocie, ale na razie jesteśmy w beście i to dość zaawansowanej i korekta nie nastąpiła nawet przy dojściu do tej dolnej bandy. Na srebrze mamy większe wahania niż na złocie i tutaj doszliśmy do linii trendu wzrostowego. Zobaczcie, że złoto wygląda o wiele słabiej od srebro, o wiele słabiej od złota. Doszliśmy do tej dolnej bandy, no, która prawdopodobnie zostanie też przebita, tak jak zostało przebite złoto. Na ropie mówiłem, że tutaj jeszcze nie wiadomo, w którym kierunku pójdziemy.
I teraz tak, tu mamy jeszcze Bitcoin. O Bitcoinie powiem trochę na platformie TradingView. Mamy odbicie, ale to już widać było, omawiając BitMEXa i tam shorty, mamy wyciskanie shortów, czyli short squeeze, squeeze shorts, co może tu faktycznie spowodować większe odbicie. Dobra, ale co jest ważne? CD Projekt. CD Projekt, czyli ten 21-25, nie wprowadzenie produktu, czyli nie gry, ale jakiś pokaz. Można zagrać, kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Nie wiem, jeżeli tutaj będzie załamanie na reszcie giełd, to CD Projekt może nam się załamać wcześniej, ale na CD Projekt, to co wspominałem, jest większość kapitału zachodniego, a zachód jeszcze gdzieś tam ciągnie w górę, więc może być próba ciągnięcia pod to wydarzenie. Więc tutaj można próbować zagrać shorty, ale trzeba się ładnie wstrzelić, obserwować. No, na razie ja próbowałem, to mi się udało raz, ale to naprawdę, że mi się udało założyć gdzieś pod samym szczytem shorta i potem go ładnie zamknąć, to naprawdę szczęście. To nie jest tak, że tak akurat fajnie, bo gdzieś przegrałem wcześniej, już nie pamiętam na których świeczkach, i tam mi się akurat nie udało, ale stop loss i wychodzę. Dlatego CD Projekt, myślę, że będzie można próbować sobie coś poszortować. Tutaj akurat, jeżeli shortujemy, no niestety mamy opłaty, jak sobie popatrzycie, jakbyśmy chcieli sobie założyć nowe zlecenie, są opłaty. No i tutaj, co jest ważne, dlaczego tutaj nie da się grać z tym, bo już takim małym kapitałem, bo jak sobie zobaczycie wolumen, zmniejszycie, tutaj mamy prowizję, będę sobie zmniejszał wolumen do jednego, to zobaczcie, że prowizja to jest 11%. No i właśnie małym kapitałem nie da się tutaj coś tu poszortować, a dużym kapitałem no niestety już wchodzimy jak gdyby w większe wahania. No ale no to jest też domena tych, czy tam tych CFD, że to nie jest takie proste shortowanie i będziemy sobie grali na spadki. I musimy sobie ten wolumen ustawić odpowiedni, żeby gdzieś ta prowizja była 0,25%, jak będziemy sobie zmniejszać, to możemy zobaczyć przy jakim wolumenie, on się też będzie zmieniał w zależności od tego, jaka cena jest, przy jakim wolumenie mamy te 0,25%. No i widać, że prowizja jest 25 zł. No to jest też tutaj ważne, że 25 zł przy otwarciu pozycji i drugie 25 przy zamknięciu, czyli tu już jest 50 zł. A spread to jest 37 zł. Powiedzmy przy takim ustawieniu, jeżeli byśmy chcieli sobie tutaj zagrać na spadki w tym momencie. No, gdzieś sobie zakładamy tu i gdzieś stop lossa powyżej tego, no to w górę idąc przeciągamy sobie, no to już 300 wy jesteśmy w plecy, ale zakładamy, że spadnie nam do tej linii. No potencjał uzysku 1000 zł. Tylko jak mówię, to już nie da się drobniakami zagrać, ale jeżeli faktycznie będziecie widzieli, że jest gdzieś dobre miejsce, to można sobie próbować. A, to co mówiłem wcześniej, może ktoś nie zauważył, nie usłyszał, że to nie jest tak, że od razu będziecie mieli te akcje i CFD na XTB. Jak nie, to piszcie tutaj, można sobie kliknąć. Można sobie kliknąć czas z obsługą klienta i mówicie, o co chodzi, więc jest, żeby to było włączone. Dobra, czyli przed shortowaniem ostrzegam, że nie jest to prosta piłka i kosztuje. I kosztuje, opłaty są większe. Można na tym zarobić, jeżeli będzie duży ruch. Przy małych ruchach nie polecam. A ja się spodziewam dużego ruchu. Tylko, żeby sobie dobrze trafić. Zobaczymy jeszcze, jak będzie się sytuacja rozwijała. Do 21 mamy jeszcze trochę czasu. Może się okazać, że odjedzie ten pociąg i nie założę pozycji. Nic się nie dzieje, będzie następny. Dobra, tutaj mamy ta lirę turecką, no gdzieś tu rynek się uspokaja nam po wystrzeleniu do 7 ponad, zobaczmy sobie, tak, ponad 7. No, mamy korektę tych wzrostów, może się uspokoi i faktycznie nic tego większego nie będzie, ale już zaczyna się tutaj nam coś trochę kotłować. No i Tesla to spada. Spada, ale nie ma to jakichś spektakularnych spadków. Dobra, trochę pogadałem, zobaczmy, czy coś się pozmieniało w międzyczasie na giełdach. No, za wiele się tutaj nie pozmieniało.
Euro USD, no tendencja w dół. Dobra, zobaczmy jeszcze platformę TradingView i kryptowaluty. Dobra, mamy tutaj wykres Bitcoina, mamy odreagowanie, squeeze shorts, wyciskanie shortów. Jak najbardziej jest to możliwe odreagowanie do tej linii trendu spadkowego, którą rysowałem. Pamiętacie, taką trzecią linię trendu spadkowego rysowałem. No i to, co mówiłem ostatnio, nie wiem, czy też wszyscy zajarzyli i zauważyli to, że już na kapitalizacji rynku wyszliśmy dołem z tego właśnie, tej figury tutaj, i przebiliśmy te dołki. Na Bitcoinie jeszcze nie, ale altcoiny są o wiele słabsze i tam już to widać bardziej, że te dołki zostały poprzebijane. Sentyment na rynku jest słaby. Co do ETF-ów, no mogą zostać prowadzone. Tu tak naprawdę można sobie spekulować. To niestety pieniądz akurat rządzi i ci, którzy to ustalają, ten cały SEC, czy te ETF-y są prowadzone, czy nie. No są firmy, które, czy osoby, czy kapitał zasadniczo wie, bo to jest wszystko opłacone, czy będzie wprowadzone, czy nie będzie. To wszystko jest interes. No, szary obywatel, taki jak ja, nie będzie wiedział, czy to zostanie wprowadzone, czy nie. Można tylko próbować z wykresu odczytywać, czy ktoś gdzieś robi jakieś duże zakupy przed tym, bo już wie coś wcześniej. Jeżeli by to zostało wprowadzone, to faktycznie może tutaj namieszać mocno i pójść większe odbicie, ale na razie w porównaniu z tym, co się dzieje na rynkach i na akcjach i na tym samym zamieszaniu z Tetherem i te negatywne newsy, no nie do końca tutaj sprzyjają temu, żeby tego ETF-a wprowadzić. A jak zostanie wprowadzony jeden, to potem już następny już poleci. Ale może nie tak szybko. Dlatego jeżeli odbicia, to ja bym się spodziewał małych odbić i ciężko tutaj już coś pograć teraz na tym. Spodziewałbym się małych odbić. Kolejną rzecz, którą zauważyłem, to w sumie przez cały czas zauważam, a teraz to tak, że faktycznie ludzie są, i to mówiłem już chyba wcześniej, kupują te altcoiny, że super, fajnie, dokupuję sobie, bo dobra cena. No dobra cena, ale ta cena może spaść jeszcze o kolejne 90%, mimo że już spadła 90%. Altcoiny, jest to ryzykowne aktywo, uciekamy z ryzykownego do Bitcoina. Zwróćcie sobie uwagę na to, co się działo, zanim Bitcoin ruszył. Przejdźmy tutaj na wykres, bo też widzę, że sporo osób nie ma jak gdyby pojęcia o tym, co się działo w historii. Kiedy Bitcoin zaczął odreagowywać? To jakieś odreagowanie, zeszliśmy sierpień 2015. Zobaczmy na przykład ETH. Co się działo w sierpniu 2015? No nie mamy, no mamy tu wykres, no nic się za bardzo nie działo, szedł kurs z bok i dopiero gdzieś w grudniu, pół roku później, to może na Litecoinie zobaczmy. O, Litecoin może być takim dobrym przykładem. Popatrzcie, Litecoin, sierpień 2015, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Listopad, marzec 2016, jakiś lekki wzrost. No w ogóle wzrosty poszły dopiero w marcu 2017. Dwa lata później, a wy już kupujecie altcoiny teraz, kiedy jeszcze nawet Bitcoin w górę nie idzie. Czy ma to sens i logikę? No kurna, nie ma żadnej. To bez sensu podejście do inwestycji. Kupujecie ryzykowne aktywo w BES-ie, które to ryzykowne aktywo będzie jeszcze bardziej spadało. Zobaczmy, może coś innego. Może wziąłem jakieś tendencyjne przykłady. Może Steam. No nie było nawet wykresu. O, Ripple. Ripple powinno być, no to niestety akurat, może nie, niestety minęło dużo czasu i dużo walut w ogóle nie było w tym czasie, więc ciężko tutaj. Dash, o, Dash jest ciekawym przykładem, bo Dash, z tego co pamiętam, ruszył jako pierwszy po Bitcoinie, kiedy ruszył? Sierpień 2015 i faktycznie tu mieliśmy wzrosty. Z 8? O tak, Dash tu nam wyskoczył bardzo szybko i on praktycznie... tak, ruszył sierpień 2016, rok później. Ale ruszył, naprawdę ruszył. Potem jakaś korekta i dopiero gdzieś 2017.
No to jest właśnie też taki ukłon w stosunku do holderów, że kupowanie tych słabych aktywów. Kupowanie słabych aktywów na słabym rynku w trakcie bessy mija się całkowicie z celem. Akumulowanie teraz, bo kupimy sobie za grosze. Mówię od dłuższego czasu, obserwujmy, co się dzieje na Bitcoinie. Wszystko leci za. Jak Bitcoin będzie szedł w górę, niekoniecznie będzie reszta szła w górę. I tak było na poprzedniej bańce. Bitcoin ruszył, reszta stała i dołowała jeszcze. Litecoin jest dobrym przykładem. Wystartował rok później, czy 2 lata później. 2 lata później reszta stała. Projektów jest dużo więcej niż kiedyś. Jest tysiące kryptowalut, jakichś tokenów, ICO, cała masa. Nie ma tego kapitału na rynku, bo też widać po giełdach. No gdzieś ten kapitał jest ograniczony już. Banki centralne zaczynają go ściągać. Żeby ktoś kupił, musi być kapitał. Bez kapitału nie będzie. Więc spokojnie, jeżeli chcecie zarobić grube miliony i 1000% na altcoinach, to nie teraz, nie w bessie. To nie tędy droga. No, tędy droga to do straty kapitału. By jakiś rewelacyjny produkt się nagle wybił, na przykład taki nano może być dobrym produktem, ale nano już kosztuje 1 dolar, już spadł poniżej dolara. Kiedyś kosztował jakieś ułamki centów, kosztował na początku, na wykresie tego nie ma. Kosztował maksymalnie 30 dolarów, 95% ponad straty. Mówię o tym sami tak głośno, dlatego też, żeby sobie uświadamiał w tym momencie, żebym nie popełniał jakichś dziwnych błędów i nie robił dziwnych ruchów, że nagle zacznę inwestować. Na poprzednich bańkach próbowałem inwestować już wcześniej, też za wcześnie, trochę. I to jest też takie wyniszczające, bo potem, jak już faktycznie trzeba inwestować, jesteście tak zmęczeni tymi spadkami, że wtedy już może zaczniecie sprzedawać, żeby już mieć dość tego czekania i patrzenia, jak coś spada. No prędzej czy później to zmęczy największego twardziela i największego hodlera. No teraz, jeżeli się zdarzy tak, że spadniemy poniżej tej linii, prawdopodobnie tak się zdarzy, to tu się zaczną wykruszać ci, którzy byli tacy mocni. No i wykruszanie tych mi spodobało, że cena będzie się bardziej osuwała. Bitcoina, a reszty altcoinów jeszcze bardziej. Dlatego przestrzegam przed tym. Sztuczna inteligencja, AGI, 0,4, 4 centy. No naprawdę. A chyba w ICO można było za dolara kupić czy coś koło tego. No naprawdę to wygląda. Wygląda to kiepsko, te wykresy EOS. To taka nadzieja też. Zobaczcie, linia główna trendu przebita wzrostowego. I tak się podziało na większości walutach. Dlatego tak przeciągam tą końcówkę o tych kryptowalutach, żeby nie robić tego błędu i nie kupować altcoinów w momencie, kiedy mamy bessę. Fajnie, kupujmy jak są spadające noże, tak, ale najpierw musi odbić Bitcoin. To, co się działo na Bitcoinie wcześniej, no z czegoś czerpię moją wiedzę, z przeszłości, z tego, co było wcześniej. Patrzę, jak było. Zanim poszły altcoiny, najpierw Bitcoin się zbierał i to długo się zbierał, ale altcoiny się zbierały jeszcze dłużej. Czyli mamy czas jeszcze, spokojnie. To nie jest tak, żeby skoczy nagle w kosmos i nie zdążycie kupić. Spokojnie, zdążycie kupić. Można próbować z Bitcoinem kupować, no ale jesteśmy też w kiepskiej sytuacji, bo to ETH jest jeszcze grane, jest ta nadzieja, ale jak ta nadzieja padnie, to tu możemy naprawdę mocno zanurkować. Można sobie próbować grać na tych lokalnych odbiciach. Można sobie próbować grać na takim BitMEXie i tam grać pod te emocje. Czyli mamy tutaj shorty na maksa postawione, więcej, a standardowo jest większych longów, więc jest szansa na jakieś odbicie, wyciśnięcie tych shortów i jakieś ugranie kilku procent. Są osoby, które grają na tym BitMEXie i można sobie ugrywać różne rzeczy, sporo procent. Ale no, BitMEX jest fajny do trenowania. No, naprawdę polecam to do trenowania, tylko minimalnym kapitałem. I też jest fajnie, że możecie sobie wpłacić tam ułamek procenta. Tam wpłacacie bitcoinów, możecie wpłacić ułamek procenta tego, ułamki bitcoinów i zagrać tym. Założyć sobie stawkę, nie wiem, 10 dolarów, 1 dolara. Nie wiem, czy aż takie małe można. Na pewno można 1000 dolarów. A zakładając pozycję 10 dolarów, wcale nie trzeba mieć gigantycznego zabezpieczenia. Naprawdę można małymi stawkami sobie tam zagrać. Potrenować. Ja głównie to, co opowiadam, bierze się z mojego doświadczenia.
Nie opowiadam bajek, nie opowiadam, nie zebrałem z internetu, nie poczytałem książek z internetu, oglądałem filmów i opowiadam to, tylko głównie to, co przetestowałem na sobie. Dużo rzeczy, które gdzieś opowiadam, jest sprzeczne z tym, co wyczytacie w książkach. Może ja się mylę, może się mylą w książkach. W książkach dużo znajdziecie, żeby rysować nie po szczytach, na przykład, tylko po korpusach. A ja uważam, że rysowanie po korpusach mija się z celem, bo każda giełda, w ogóle te świeczki są na różnych giełdach zamykane o różnych porach, różne są strefy czasowe i tu jest korpus w tym miejscu, a na innej giełdzie będzie w innym miejscu, pomimo że były te same zakresy cenowe. No, rysowanie po korpusach jest naprawdę kiepskim pomysłem. Świeczki 4-godzinne. Dużo osób gra na świeczkach 4-godzinnych. Jedni zaczynają od godziny 0, ale 0 w nocy jest w różnych strefach czasowych różna i te świeczki znowu wyglądają inaczej. No, świeczki godzinne i te mniejsze już wyglądają tak samo. No ale naprawdę. No i dużo jest takich rzeczy, gdzie ja z mojego doświadczenia mnie pasuje coś innego. Komuś może pasować coś innego. Wiele osób widzę, no, wchodzi w te altcoiny, kupuje, bo jest tanio. Kurczę, jest tanio, lokalnie teraz tanio, bo może mieć fajne odbicie, ale może to się okazać, że to lokalne tanio, to tu będzie jeszcze 90% niżej tanio. No, przestrzegam przed takim właśnie myśleniem i kupowaniem na dłuższy termin. No, niestety nabałamucili, kurde, naopowiadali bajek ci naciągacze, youtuberzy i inni szkoleniowcy. Naopowiadali bajek, no no i to jest takie smutne, że ludzie bez doświadczenia, bez wiedzy, ale z miłą aparycją, umiejący ładnie opowiadać i opowiadać tak, że aż chce się posłuchać. No opowiadali taki bajek, że normalnie ludzie, kurne, potracili kupę hajsu przez to, bo uwierzyli, że faktycznie można zarobić 1000% w ciągu, nie wiem, kilku miesięcy. Kurne, można, ale można stracić 95% w ciągu pół roku. No i tego już nie powiedzieli. I tym miłym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia i jak zwykle czekam na komentarze.